Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Pierwszy temat to jest ciąg dalszy rozmywania niemieckich win za zbrodnie w okresie II wojny światowej, za ludobójstwo dokonane przez Niemców w okresie II wojny światowej. Niemcy już nie tylko próbują relatywizować właśnie rozmywać swoje winy. Za te zbrodnie, ale także zaczynają stosować narrację, że to Niemcy również były ofiarami zbrodni w okresie II wojny światowej. O tym napisał w mijającym tygodniu jeden z czołowych niemieckich dzienników. Drugi temat, niezwykle również istotny, to jest propozycja, aby powstała. W Unii Europejskiej służba współpracy wywiadowczej, czyli swoista służba specjalna, ponadnarodowa, która nie byłaby podporządkowana pod władze narodowe. Pod rządy narodowe, ale pod Komisję Europejską. Pytanie, w czyim interesie miałaby powstać unijna służba specjalna i czy czasem nie byłaby wykorzystywana do niszczenia, do neutralizacji przeciwników federalizacji Unii Europejskiej? O tym w dzisiejszym odcinku, a i zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania. Dziękuję za każdą otrzymaną kawę, za każde otrzymane wsparcie. Zachęcam do Komentowania tego odcinka, zachęcam do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Jednocześnie przypominam, że w sprzedaży są ostatnie egzemplarze kolekcjonerskie w wersji papierowej mojej ostatniej książki pod tytułem Myśl geopolityczna Aleksandra Dugina książki naukowej, recenzowanej. Są linki, zarówno w opisie, jak i w komentarzu. Także zachęcam, zapraszam do, do zakupów i przechodzimy do pierwszego tematu. W mijającym tygodniu wróciła kwestia reparacji od Niemiec za zbrodnie w okresie II wojny światowej. A to wszystko za sprawą wizyty Franka Waltera Steinmeiera w Atenach. To właśnie Grecja wróciła z tematem roszczeń reparacyjnych. Bardzo mocno ten temat pojawił się w mediach greckich i, no, i zostało to bardzo mocno wyartykułowane. Niemniej jednak kluczowa jest tutaj reakcja i polityków, i mediów niemieckich. Mamy do czynienia z ewidentnym nasileniem się prób relatywizacji zbrodni niemieckich w okresie II wojny światowej. Krótko mówiąc, Niemcy chcą rozmyć odpowiedzialność za ludobójstwo, którego dokonali ten naród, naród niemiecki dokonał w okresie II wojny światowej i przedstawić siebie, naród niemiecki, jako Właśnie również ofiary, coś niewyobrażalnego, coś szokującego, ale to właśnie pojawiło się w minionym tygodniu bardzo mocno w niemieckich mediach, a za sprawą wszystko dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, jeden z najbardziej wpływowych i opiniotwórczych dzienników w Niemczech, niemiecka gazeta tutaj bardzo mocno tym piórem Reinharda Millera zarysowała taką wizję, w której Niemcy nie tylko nie są już nikomu nic winne, bo pada takie określenie, ale też właśnie ta gazeta napisała, że Niemcy też były ofiarami zbrodni, że utraciły jedną czwartą terytorium. Taki poirytowany ton niemieckiego dziennika bardzo mocno zaskoczył sporą część także niemieckiej sceny politycznej i niemieckiej sceny medialnej. To oczywiście jest wszystko zaplanowane to jest wszystko papierek lakmusowy taki balon próbny, który został wypuszczony, aby sprawdzić nastroje społeczne, nastroje polityczne w samych Niemczech na niecały rok przed wyborami do Bundestagu, ale także, opinię, aby sprawdzić opinię publiczną w Unii Europejskiej i na świecie. To oczywiście to nie jest pierwszy raz, kiedy Niemcy próbują siebie przedstawiać jako ofiary zbrodni. Tutaj bombardowani z Drezna jest bardzo często przywoływane przez różnego rodzaju skrajne organizacje polityczne, no ale przypomnę tylko, że taka jedna ze skrajnych organizacji jest dzisiaj partią zasiadającą w Bundestagu. Mam na myśli alternatywę dla Niemiec, AFD. Zresztą w Polsce jest bardzo wielu adwokatów Niemiec, to nie trzeba daleko szukać. Ale są także różnego rodzaju adwokaci tego typu skrajnych. Formacji politycznych, którzy próbują usprawiedliwiać AfD, że to nie są przecież żadni neonaziści, że to nie są żadni, powiedziałbym, rewizjoniści, jeśli chodzi o granice i inne sprawy. Mówi się bardzo często w różnego rodzaju kręgach, na przykład o pozycji parlamentarnej, że przecież mówienie o Mytel Deutschland i Ostdeutschland w ustach polityków AfD to nie są żadne roszczenia terytorialne, to nie są żadne. Działania wymierzone przeciwko państwu polskiemu, no ja mam odrębne zdanie w tym zakresie. Uważam, że AFD jest i nie tylko AFD to formacja. To formacja zdecydowanie rewizjonistyczna, w Niemczech odradza się rewizjonizm, w Niemczech odradza się myślenie mocarstwowe, w Niemczech coraz silniej dochodzą do głosu te, powiedziałbym, tendencje mocarstwowe, kamuflowane jeszcze przez pryzmat federalizacji Unii Europejskiej, ale one są bardzo coraz mocniej wyraźne i to moim zdaniem jest potężny problem, który Polska będzie miała. Po kolejnych wyborach do Bundestagu, moim zdaniem, tego typu formacje polityczne, jak formacja polityczna Sary Wagenknecht czy AfD, czy pomniejsze formacje, chociażby też Die Linke, mają w swoich szeregach całą masę ludzi nastawionych roszczeniowo i takich, którzy wypierają niemieckie zbrodnie z okresu II wojny światowej, niemiecką winę za rozpętanie II wojny światowej i za ludobójstwo którego Niemcy dokonali w okresie tego konfliktu zbrojnego. I ten artykuł we Frankfurter Allgemeine Zeitung jest tego najlepszym dowodem. To jest nic innego jak jeden z kolejnych balonów próbnych. No, trzeba przyznać, że bardzo bezczelny oczywiście. Jest to przejaw niemieckiej buty, arogancji, także niemieckich roszczeń, które... To są artykułowane coraz bardziej wprost. I to jest moim zdaniem potężny problem, który, z którym Polska będzie się musiała niestety zmierzyć. Wielu polityków w Polsce, wielu dyżurnych ekspertów uważa, że rewizja układów poczdamskich jest niemożliwa. Że to, co właściwie zostało. Poczynione najpierw w Teheranie, później w Jałcie i na, i na końcu w Potsdamie, jest praktycznie niewzruszonym filarem porządku europejskiego. No, niestety, jak pokazuje najnowsza historia, wcale ten europejski porządek wcale nie jest taki stabilny, wręcz odwrotnie, a niemiecka scena polityczna na przez długie lata, przez długie dekady. Spetryfikowana, zabetonowana przez spór CDU, CSU i SPD. Wcale już taka nie jest mocno zabetonowana. Widać, że niemieckie służby specjalne też powołują różnego rodzaju formacje polityczne, które mają na celu kanalizowanie nastrojów społecznych, które się radykalizują w Niemczech. I nie chodzi tylko o politykę. Imigracyjną, ale w ogóle stosunek chociażby do sąsiadów czy stosunek do Rosji. Widać, że spora część niemieckiej sceny politycznej chce powrotu do relacji z Rosją na zasadzie business as usual, czyli właśnie takich interesów jak zwykle realizowanych. Niemieckie firmy zresztą realizują lukratywne kontrakty z Rosją. Niemieckie firmy już w ciągu ostatnich dwóch lat wyeksportowały ponad 300 ciężkich, specjalistycznych maszyn do Rosji. Maszyn podwójnego przeznaczenia, które służą niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu, rosyjskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, wszystko zostało wyeksportowane przez członka NATO, którego teoretycznie obowiązują sankcje, 18 pakietów sankcji nałożonych na Rosję. Niemcy się tym kompletnie nie przejmują, korzystają z usług kolejnego, innego członka NATO, czyli Republiki Tureckiej. No widać, że w Sojuszu Północnoatlantyckim jest potężne pęknięcie, co do Relacji w stosunku do Rosji, w stosunku do wojny na Ukrainie. Wystarczy zobaczyć, jaką politykę realizuje Turcja, która złożyła akces do grupy BRICS, jaką politykę realizują Niemcy, którzy bardzo mocno odczuwają sankcje i brak taniego rosyjskiego gazu. No, widać tę zadyszkę niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, ale nie tylko, także w ogóle przemysłu niemieckiego. Widać eksport niemieckich maszyn do Rosji, widać to w po polityce Węgier, po polityce Słowacji. No Cała masa państw, które po prostu, po polityce Austrii, która sprowadza rosyjski gaz, no, widać tutaj bardzo mocno rozbieżności w samym sojuszu północnoatlantyckim. I to jest coś, co również jest takim, można powiedzieć, dopełnieniem tego obrazu, i to jest bardzo ważne. Natomiast w, w kontekście tych roszczeń greckich, które się pojawiły, pojawił się też temat w ogóle roszczeń, ze strony państwa polskiego i reparacji dla państwa polskiego. Cóż, w kontekście artykułów Frankfurter Allgemeine Zeitung wyraźnie, wyraźnie widać, że Niemcy nie mają zamiaru płacić żadnych rachunków za drugą wojnę światową bardzo mocno zresztą odcinają się od tego typu żądań chociażby właśnie takich jak, jakie przedstawił grecki parlament w 2019 roku kiedy padły bardzo mocne słowa o tej cytat o niezatartej niemieckiej winie za zbrodnie podczas II wojny światowej koniec cytatu wtedy grecki parlament w 2019 roku wyartykułował żądania które opiewały na 400 miliardów Euro. No i tu powróciły, powróciły te żądania greckie przy okazji wizyty Franka Waltera Steinmeier'a. Natomiast Steinmeier ewidentnie był zaskoczony tym, spodziewał się zupełnie innego powitania. Niemniej jednak no, ta wizyta niemieckiego prezydenta pokazała, że żadnych rachunków Niemcy nie zamierzają płacić. Co więcej, Reinhard Miller napisał, i to jest cytat. Europejska integracja nie oznacza grubej kreski, ale nowy początek, który nie polega na stałym demonstrowaniu wyblakłych rachunków. Koniec, koniec cytatu. Czyli krótko mówiąc, jakiekolwiek żądania, roszczenia reparacyjne za zbrodnie niemieckie, za ludobójstwo niemieckie w okresie II wojny światowej, są nazywane przez niemieckie media mianem wyblakłych rachunków. Oczywiście też tutaj warto zauważyć, że powstała taka. Polemika, również jeden z dzienników niemieckich Tageszeitung skrytykował ten komentarz właśnie frankfurckiej gazety, mówił o tym, że no, ten niemiecki upór w kwestii uczynień jest niepotrzebny, że trzeba w jakiś sposób zadośćuczynić, niemniej jednak widać, że mamy do czynienia z pełną Próbą relatywizacji zbrodni niemieckich i odcięciem się, odcięciem się od, tego, od tego dziedzictwa i postawieniem bardzo mocno na federalizację Unii Europejskiej. W minioną środę, 30 października bieżącego roku, Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że Unia Europejska powinna powołać to jest cytat służbę. Współpracy wywiadowczej. To y, przygotowanie raportu zostało powierzone przez Urszulę von der Leyen, czyli szefową Komisji Europejskiej, byłemu prezydentowi Finlandii, i to jeszcze na początku bieżącego roku. Z tego raportu wynika, że Unia Europejska powinna podjąć bardzo szybkie działania w odpowiedzi na coraz bardziej złożone, coraz y, bardziej, coraz groźniejsze. Kryzysy, z którymi mierzy się świat. No i, krótko mówiąc, jak wejdziemy w istotę rzeczy i przyjrzymy się tym zapisom tego raportu, to jest tam mowa o planach zacieśnienia współpracy wywiadowczej. Możemy przeczytać m.in., to jest cytat, że Unia Europejska wzywa, czy Komisja Europejska wzywa do stopniowego wzmacniania struktur wywiadowczych Unii Europejskiej w kierunku pełnoprawnej unijnej służby do spraw współpracy wywiadowczej. Koniec cytatu. Co więcej, ten raport powołuje się także na unijne uprawnienia do, jak to określono, koordynowania konkretnych zadań kontrwywiadowczych. Możemy przeczytać w tym raporcie, tutaj sygnuje to oczywiście swoim nazwiskiem, wspomniany przeze mnie były prezydent Finlandii Ninisto, który, który uważa, że, taki, że długoterminowym celem Unii Europejskiej powinna być w pełni rozwinięta służba wywiadowcza, która miałaby przede wszystkim służyć, uwaga. Instytucjom Unii Europejskiej. To możemy przeczytać w raporcie. Dopiero na drugim miejscu jest mowa, że taka służba wywiadowcza miałaby również służyć państwom członkowskim, ale przede wszystkim ta unijna służba współpracy wywiadowczej miałaby służyć instytucjom Unii Europejskiej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jest to kolejny bardzo istotny, wręcz milowy. Krok w kierunku federalizacji Unii Europejskiej. Dopiero nadanie takich uprawnień kontrwywiadowczych i wywiadowczych e, instytucjom Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, czyli prawo tak naprawdę do wpływania na wewnętrzną politykę i zewnętrzną politykę państw członkowskich Unii Europejskiej w sposób absolutnie niezależny od woli narodów tworzących Unię Europejską je, daje, jest dopiero krokiem skutecznym do federalizacji Unii Europejskiej, czyli do czego? Do desuwerenizacji państw narodowych. To już nie narody, jako suwe, suwereni państw członkowskich Unii Europejskiej, byliby decydentami w swoich krajach, ale instytucje Unii Europejskiej. I o to chodzi, tak naprawdę. W całym raporcie możemy bardzo dużo przeczytać górnolotnych stwierdzeń o celach strategicznych, celach operacyjnych, o zagrożeniach. Mówi się też o tym, o nieingerowaniu w prerogatywy krajowych służb wywiadowczych, no ale przecież powołanie takiej ponadnarodowej służby, no niewątpliwie byłoby taką ingerencją i żadne zaklęcia w unijnych raportach, raportach Komisji Europejskiej tego nie zmienią. Natomiast bardzo ciekawa, Ciekawy fragment tego raportu jest poświęcony na temat utworzeniu tego, co jest nazwane, to jest cytat, unijną siecią antysabotażową. Unijna sieć antysabotażowa. Bardzo lakoniczne określenie, tłumaczone jako powołanie instrumentów, czy też przekazanie unijnym, instrumen unijnym instytucjom instrumentów, które pozwalałyby Zapobiegać incydentom sabotażowym i reagować na takie incydenty sabotażowe. Cokolwiek to miałoby znaczyć, ponieważ za sabotaż może być uznana chociażby, mówię oczywiście w dużym stopniu ogólności, działalność przeciwko federalizacji Unii Europejskiej. Wówczas takie instytucje kontrywiadowcze czy wywiadowcze Unii Europejskiej mogłyby. Zapobiegać tego typu działaniom. I to jest oczywiście, to uderza w suwerenność poszczególnych państw narodowych, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Sama Ursula von der Leyen podczas środowej konferencji powiedziała o tym, że chciałaby usprawnić przepływ gromadzonych informacji, danych wywiadowczych, tutaj zasłania się bezpieczeństwem, yy, oczywiście obywateli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, też musimy sobie zdawać sprawę, że pod Pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom cały czas systematycznie ograniczone są prawa obywatelskie, i to widzimy konsekwentnie po 2001 roku, że pod pretekstem takich czy innych zagrożeń bezpieczeństwa, takiego czy innego, systematycznie ograniczane są prawa obywatelskie, jest ingerowanie państwa i instytucji ponadnarodowych w prywatność obywateli. Co do tego też nie ma żadnych wątpliwości. W nowej Komisji Europejskiej po raz pierwszy ma się znaleźć komisarz do spraw obronności, którego zadaniem ma być opracowanie Białej Księgi na temat obrony. Ten dokument ma być op opublikowany wiosną 2025 roku. Ja się tutaj spodziewam kolejnych takich konkluzji, mających na celu właśnie centralizację różnego rodzaju prerogatyw w instytucjach Unii Europejskiej dotyczących polityki obronnych. No i ten raport, który Państwu dzisiaj tutaj. Omawiam i analizuję, ma być wykorzystany w tym celu. I teraz chciałbym tutaj powrócić do tematu, który, który omawiałem w podcaście geopolitycznym. Omawiałem go na początku bieżącego roku, a mianowicie na temat tych forsowanych zmian traktatowych, bo wiemy doskonale, że zostały przedstawione bardzo takie obszerne propozycje. Parlamentu Europejskiego dotyczącego zmian traktatów, właśnie europejskich, to jeszcze w grudniu ubiegłego roku i na początku tego roku, roz, że tak powiem, rozgorzała cała dyskusja. Taki dokument liczył, ten dokument liczył 110 stron, zawierał 267 propozycji zmian w obu traktatach, czyli o traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tam chodziło o zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w aż 65 obszarach, chodziło o przekazaniu kolejnych kompetencji organom Unii Europejskiej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym, dlaczego do tego wracam? Ponieważ w tych proponowanych czy forsowanych zmianach traktatowych były bardzo, są bardzo niebezpieczne. Propozycje, na przykład, które skutkowałyby przekazaniem dowodzenia nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje Unii Europejskiej. Unia Europejska, jeżeli by tak literalnie wziąć wszystkie proponowane zmiany, także przejęłaby kontrolę nad zawieranymi przez Polskę kontraktami zbrojeniowymi. Ta, te zmiany dotyczyłyby także edukacji, polityki walutowej. Mówiłem o tym zresztą w podcaście geopolitycznym na początku bieżącego roku. Natomiast też ważnym elementem elementem tej ingerencji instytucji unijnych jest polityka zagraniczna. Ona byłaby poddana nadrzędnej roli, na nadrzędnej kontroli właśnie instytucji Unii Europejskich. Byłoby możliwe wysłanie polskich żołnierzy na różnego rodzaju, nazwijmy to misje wojskowe, bez zgody polskiego rządu. Gdyby rzeczywiście wprowadzono wszystkie proponowane zmiany do traktatów Unii, Unii Europejskiej. To jest niezwykle groźne dla państwa polskiego, dla bezpieczeństwa, dla suwerenności naszego kraju. Dzisiejsza Unia Europejska nie jest tą wspólnotą europejską, do której Polska wstępowała w 2004 roku, i trzeba to jasno powiedzieć. Unia Europejska nie tylko dryfuje, ale już obrała jasny, konkretny wektor na stanie się państwem na stanie się państwem o charakterze federacyjnym, w którym Suwerenność państw w zakresie polityki zagranicznej, polityki obronnej zostanie drastycznie ograniczona. I to jest ostatni dzwonek, tak naprawdę, najbliższe 2-3 lata, aby zadecydować, w którą stronę państwo polskie powinno pójść. Jeżeli zostanie utrzymany ten kierunek, no to musimy sobie zdawać sprawę, że o sprawach kluczowych, takich jak edukacja, narodowa w, taki, w takich sprawach jak bezpieczeństwo decydować będą instytucje Unii Europejskiej, co jest moim zdaniem absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.